Cześć, tu Eko Kreatywna. Witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj będzie haul lumpeksowy z rzeczami oczywiście super jakościowymi. Będą to perełki z dwóch lumpeksów głównie. Będzie to wszystko z Gdowa, jak zwykle z Joya oraz z Babskiego Raju. Krótkie przebitki Wam tam teraz będą przelatywać na ekranie, jak mierzyłam niektóre rzeczy. Naprawdę świetna jakość, słuchajcie, bawełny, wełna merino, mohair, alpaka, naprawdę same perły, letnie bawełniane i wiskozowe rzeczy, także zapraszam na ciąg dalszy, jeśli interesuje Was taka tematyka. Oczywiście większość tych rzeczy będzie dla Was dostępna, więc możecie się zgłaszać do mnie na maila modaekokreatywna@gmail.com, który jest też podany w opisie, podobnie jak wszystkie małe media, linki do shortsów i tak dalej. Bardzo Wam oczywiście będę wdzięczna, jeśli polubicie filmik. Jest to ogromna nagroda za moją pracę i przyjemność dla mnie. No i zasubskrybujecie kanał, jeśli lubicie tę tematykę i interesują Was super premium ciuszki z dobrymi składami. Lecimy teraz już do konkretów. Naprawdę niesamowite składy udało mi się dorwać. Zacznę od czegoś, czego nie będę nawet mierzyć, bo nie ma takiej opcji w 30 stopniach. Jest to piękny, śliczny szal, który widzieliście w przebitce. Z alpaki, jest z metką, znaczy nie z metką, że w sensie, że nowy, tylko że jest metka ze składem. 100% alpaka. O, zobaczcie, baby alpaka. Nie tylko, że alpaka, ale młoda alpaczka. Cudowna rzecz. Słuchajcie, i dodatkowo, zobaczcie w ogóle, jaka piękna włóczka tkana w taki sposób. W takie warkocze jakby. To jest tył, a to jest przód. Taki warkoczowy wzór. Tutaj coś wylazło, ale nie szkodzi, to się przewlecze. Tak to wygląda. Słuchajcie, i guziczki z masy perłowej. A po co są te guziczki? Na chwilę Wam to tylko zarzucę, bo nie jestem w stanie wytrzymać dłużej w tej alpace. Chociaż wiecie, wełna to jest przewiewna ogólnie. Ma takie pętelki i można sobie z tego szalika, który normalnie możecie nosić spokojnie jako szal, można nosić go też jako taki kaptur albo właśnie jako taki kardigan. Zobaczcie, jakie to jest cudowne. Przepiękna rzecz, w pięknym kolorze, w bardzo dobrym stanie. Naprawdę super. No i to jest tak miękkie, ciężko sobie nawet wyobrazić, jakie to jest przyjemne w dotyku, dopóki się tego nie dotknie. Także cudowna rzecz, zupełnie nie na upał, więc z ulgą ściągam i docencie mój wysiłek, słuchajcie, bo te swetry, które teraz zobaczycie, mierzyłam dzisiaj w tym upale. Także naprawdę wow. Piękny sweter i to jest alpaka, ale chyba nie baby alpaka już, z takimi szerszymi rękawkami, raczej krótszy, w super kolorystyce. Wydaje mi się, że będzie dobry na rozmiary S i M, bo dla mnie jest w miarę dobry, ale mogłaby być jeszcze troszkę szersza osoba niż ja, bo wydaje mi się, że on tak jednak dość luźno leży. Może być jako oversize. Patrzcie, jakie piękne kolory i naprawdę stan jest idealny. To jest sweter ręcznie robiony, więc tym bardziej wartościowy, że ktoś wsadził w to pracę swych rąk, godziny pracy i naprawdę pięknie dobrał kolory. Słuchajcie, przepięknie dobrane kolory. I przymierzę Wam ten sweterek do spodni, które były w ostatnim holu. Jeszcze są niesprzedane, więc zdążyłam to przymierzyć, bo ten kolor, tutaj właśnie taki cynamolowo-różowy, bardzo fajnie pasuje do tamtych spodni. W ogóle pokażę Wam dzisiaj te spodnie w różnych tutaj stylówkach z różnymi rzeczami, bo są bardzo uniwersalne na lato. S-ka, mała M-ka z długimi nogawkami, jakby ktoś jeszcze się interesował, ale naprawdę śliczny sweterek i zobaczycie go też ze spódnicą, która będzie później. A właściwie to pokażę Wam już przebitkę. Będzie taka spódnica z kawałków wiskozowych, takiego wiskozowego jedwabiu. Bardzo piękna. No i właśnie ten sweterek idealnie też w kolorach pasuje. Jest śliczny. Drugi sweter to jest moim zdaniem, słuchajcie, 100% kaszmir. Krótki sweter, też ręcznie robiony, w pięknym czerwonym kolorze, niesamowicie pięknym. Naprawdę bardzo fajny. Nie wiem, czy ktoś go w trochę ciepłej wodzie nie wyprał, bo jest taki lekko jakby zgęstniały, ale lekko. Nie jest to absolutnie jakiś sztywniak i mikrosweter. Zobaczcie, naprawdę piękny. Można go nosić do wysokiego stanu. Wełna jest super. Wełna jest naprawdę mega przyjemna. No to na pewno to jest kaszmir. Tylko właśnie taki gruby, gruby sweter z bardzo grubym splotem. Też mierzę Wam tam do spódnicy. Piękna rzecz. Naprawdę jest tak gruby. To jest na taką naprawdę zimę sweter. Słuchajcie, lecimy dalej z tymi swetrami, bo nie wiem, czy dam radę długo
trzymać je nawet w ręku. Słuchajcie, jest tutaj bardzo fajnej marki, mianowicie marki Culture, jak nowy kardiganik w przepięknym kolorze w ogóle. Zobaczcie, to jest taki kolor bakłażana, brudnego różu ciemnego, ale melanż. Naprawdę idealny stan swetra, bardzo fajny skład. 82% wiskozy i elastan posiada. I naprawdę świetny krój ma. Bardzo fajny krój, idealna rzecz na wieczór w lecie lub wiosną, żeby sobie zarzucić na coś, jeśli lubicie taką kolorystykę. Rzecz pięknie wykonana, jak to te rzeczy marki Culture, bo to naprawdę jest fajna firma, bardzo, bardzo jakościowa firma. No i naprawdę sweter jest, słuchajcie, nowiutki, no jakby ktoś go nigdy nie nosił. Właśnie czasem ktoś mówi, że to są rzeczy używane, ale wiecie co, czasem te rzeczy w przymierzalni, które są 100 razy przymierzone w sklepie, są bardziej używane niż te, które ja tu Wam pokazuję. Tutaj jest przepiękna również rzecz, to jest na pewno baby mohair, to jest ten młody moherek, 100% na pewno. Nie ma metki nic, co jest dziwne, bo sweter jest tak zrobiony, że nie wygląda na ręcznie robiony, bardziej wygląda na coś szytego, ale okej. Okay. Bardzo piękny kolor ekry, taki jasny ekry. Patrzcie, i jest naprawdę jak nowy ten sweterek. Świetny. Też oczywiście, że Wam też mierzę do tych spodni i do takiej kremowej koszulki. To może być nawet sweter na lato, właśnie na wieczór, żeby troszkę się ocieplić, jak przyjdzie chłodny wieczór. Sierpniowe wieczory są takie już chłodne u nas. Bardzo przyjemny, bo wiecie, to jest baby, to jest młody moherek, to nie jest taki gryzący moher. I naprawdę jest super miły. Kolejna super rzecz, naprawdę te swetry mi się mega udały teraz. Słuchajcie, sweter marki Super Premium, Cacharel. Kto zna ten znak, to nieco sobie może sprawdzić. Sweter Cacharel, 100% wełna merino, ekstra fajne merino. Super cienkie merino, rzeczywiście jest cieniutki, też w pięknym kolorze. Nie wiem, czy to jest sweter męski czy damski. Jak na męski jest trochę na L-kę mały, więc może taki unisex, ale no zobaczcie, jaki piękny kolor. Ma oczywiście logo Cacharel. Oczywiście proponuję to prać w zimnej wodzie ręcznie, w szamponiku i wykręcać w ręcznik. Tego typu swetry z takiej bardzo delikatnej, szlachetnej wełny. No ale kolor i jakość swetra to jest marka premium, więc no, się bardzo cieszę, bo marki premium to jest coś superowego, jak się uda to znaleźć. Słuchajcie, no to teraz skończyliśmy już z tymi ciepłymi rzeczami i możemy przejść wreszcie do czegoś letniego i przejdziemy do bluzek. Najpierw spódnicę, sorry. Słuchajcie, spódnica, którą pokazywałam już w stylówce i teraz zobaczycie ją w kolejnej stylówce z czymś krótszym. Spódnica w przepięknych kolorach, taka z tych indyjskich. Tak jak mówię, z wiskozowego jedwabiu. Śliczne kolory. Ona ma taki krój ołówkowy, kopertowa jest, więc można mieć dosyć sporą tolerancję. Myślę, że to jest też spódnica na rozmiary S i M, jak najbardziej. I naprawdę zachwyciły mnie te kolory, bardzo jakościowe materiały. Ale to są resztki materiału, bo te rzeczy się zazwyczaj szyje z resztek, co nie zmienia faktu, że wyglądają naprawdę pięknie. Słuchajcie, następna rzecz to For Time Fashion z bawełny. Sprawdzę jeszcze, czy 100%, ale tak, 100% bawełna. Cudna tunika. Może być to sukienka plażowa też, jeśli macie niewielki wzrost, albo jak ktoś po prostu nie ma to gdzieś, na przykład nosi kostium kąpielowy i taką krótką sukienkę, można nosić. Patrzcie, jakie cudne kolory. Naprawdę cudne. Piękne i to wykończenie tymi frędzelkami w stylu boho jest mega. Ja włożyłam pod to te jedwabne spodenki, takie, które Wam pokazywałam niedawno, jedwabno-wiskozowe w stylu indyjskim, żeby nie być takim rozebranym pod spodem. No i właśnie można sobie dać kostium, jakieś szorciki kolorowe do tego, takie lejące albo takie, nawet jeansowe by fajnie wyglądały. I na to taką sukienkę, tunikę, może być i luzem, i z paseczkiem, tak jak u mnie. No i bardzo dużo rzeczy będzie do tego pasować kolorystycznie. Ja tutaj włożyłam żółty pasek, no i właśnie taką kolorową torebeczkę i mega fajna rzecz. I wiecie co, rozmiar jest M, ale spokojnie do L może być, może nie do XL, ale myślę, że do L może być jak najbardziej. Chociaż jeśli chcecie mieć luźne, to raczej na M-kę to będzie. Teraz pokażę Wam, aha, słuchajcie, jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy, która była w stylizacjach z tymi spodniami. To od razu pokażę. Piękna koszula, taka oversize na wierzch.
marka bardzo dobra, Cafe, rozmiar 42. Ta koszula jest taka oversize'owa, może być i na S-kę, i na M-kę, bawełna superowa, zobaczcie, ma takie guziczki, więc można sobie podpiąć te rękawy. Można to nosić jako taką właśnie też, prawie że tunikę, bo jest długa. Można to nosić do lnianych spodni, tak jak tutaj ja mierzę do spodni w stylu takim letnim, tak jak te moje długie, z szerokimi nogawami. Po prostu możecie to nosić jako taką krótko-koszulę, praktycznie na każdą okazję. Też na kostium kąpielowy jak najbardziej, bo to jest przewiewna bawełna. Podwijacie sobie te rękawki, podpinamy i mamy super jakościową rzecz. Ta-da! Piękna, naprawdę piękna koszula, słuchajcie. Teraz będą spodnie w rozmiarze L, bardzo fajne. To jest len, mieszanka lnu z wiskozą, 55% wiskozy, 45% len. Jest to H&M, właśnie napisane Linen Blend i tu jest napisane, że to jest rozmiar 46. Myślę, że to jest LK XL, bez przesady. Mam 40, no na pewno około XL-ki. Ja nawet nie mam sensu mierzyć tych spodni, ale jak ktoś ma normalną L-kę, to to są takie spodnie podobne do tych moich różowych Palazzo, które Wam pokazywałam. Bardzo podobne, naprawdę, bardzo fajnej jakości, dość gruba jest ta tkanina, to sobie zobaczcie. Stan idealny, kolor w ogóle nic nie sprany, więc naprawdę spodenki super jakościowe, bardzo modnym kroju. No i sprawdzą się do letnich stylizacji idealnie. Jak macie LXL, to możecie pytać o wymiary konkretne i mail będzie podany również w opisie i w komentarzu. Kolejna rzecz to piękna spódnica. Jest bardzo gruba też. To nie jest spódnica na lato. To jest spódnica bardziej taka na jesień, zimę wręcz. Ewentualnie zimną wiosnę, taką naszą. 55% bawełna, 34% wełna. Dodatek poliamidu. Piękny za to jest styl tej spódnicy, jest to taka ołówkowa spódnica, postaram się ją przymierzyć mimo grubości, z boku zapinana, taka właśnie kopertowo, świetny ma styl, ma piękną kratę, naprawdę jest prześliczna, zobaczcie jakie kolory piękne, tak, i to jest MNG Suit, czyli Mango Suit, taka bardziej elegancka wersja Mango, niby to jest napisane M-ka, więc coś między S-ką a M-ką znowu, myślę, że na S-kę to można by nawet trochę guziczek przesunąć, natomiast na M-kę będzie dobre takie, jakie jest. Super elegancka, piękna, stylowa rzecz do białej koszuli, słuchajcie, takiej teraz modnej, albo z jakimiś fajnymi elementami, do białego kremowego golfa, do marynarki oversize'owej, albo do takiej cropped marynarki, też mega fajna stylowa byłaby z tego. Słuchajcie, jak dam radę w tym upale, to Wam to jeszcze zmierzę, ale jest nieźle. No i zostały mi sukienki, a właściwie została mi jeszcze halka, której nie będę Wam tu pokazywać, ale widać ją było w przymierzalni. Szeroka halka, taka w stylu baletnicy, może to jest spódnica, nie wiem, ja to będę używać jako halkę i zobaczcie, tam zrobiłam Wam stylówę z moją jedwabną sukienką, do której właśnie nie mam spodów, jest za krótka sama w sobie, żeby zrobić z tego taką kreację trochę haute couture, taką w stylu, powiedzmy, uciętej sukienki barokowej, takiej bardzo postawionej, no to włożyłam tą halkę właśnie pod tą jedwabną sukienkę z pięknymi detalami, vintage torebkę i eleganckie czarne rajstopy i buciki Kitten Heel, też takie w stylu takim słodkim. No i to jest taka stylowa, właściwie o to mi chodziło. Trochę za bardzo odstaje ta halka, powiem Wam, no ale wygląda bajkowo za to. Można by troszeczkę mniej odstającą halkę i wtedy ta sukienka będzie normalnie do noszenia. A to jest już takie coś na jakiś show, na jakiś event raczej niż na normalne wyjście, wiecie o co chodzi. Słuchajcie, ostatnie dwie rzeczy pokazuję dzisiaj. Bardzo piękna rzecz marki Floriday, XL-ka, ale może być to spokojnie od S-ki do XL-ki, bo jak widzicie, ja mam to bardzo luźne i też fajnie to wygląda, to jest bawełniana rzecz. Wnoszę, że jest to bawełna 100%, taka, no, wygląda jak po prostu płótno bawełniane, bez żadnych domieszek, tak jest w dotyku. Piękna aplikacja z przodu w stylu wschodnim, w ogóle krój jest jak taka tunika arabska. Ale naprawdę to jest bardzo fajnie zrobione. Zobaczcie, jakie piękne jest to połączenie bieli i szarości. Bardzo takie letnie, świeże, eleganckie. No i tutaj kilka wersji. Zrobiłam Wam przekornie stylizację sportową. Właśnie, żeby przełamać
ten taki feel boho. Adidasy w takim szarawym kolorze, do tego plecak, pasek, może być też oczywiście bez paska jak najbardziej, albo do jasnej torebki, na przykład białej, na przykład szarej. Wszystko, co jest w takich neutralnych barwach, albo właśnie w jakiejś bardzo mocnej barwie, na przykład haftowana, mocno różowa, albo mocno czerwona, na przykład torebka by też wyglądała rewelacyjnie. No ja widzę do tego sneakery albo takie dosyć potężne klapki, takie mocniejsze w kroju, bo moim zdaniem to pasuje do takiego stylu. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Słuchajcie, ta rzecz jest naprawdę nowa. Ona w ogóle wygląda, jakby nikt nigdy jej nie nosił. Piękna rzecz, naprawdę. Śliczny styl to ma. No i ostatnia rzecz to sukienka, którą mam na sobie, a która jest z metkami w ogóle. Na dowód. Pewnie nawet w stylówce było widać. Jest to H&M Conscious, czyli ta marka, że jesteśmy świadomi do tego, co nosimy, co kupujemy. Bawełna, jest to po prostu muślin bawełniany i bardzo fajny ma krój. Ma rękawy takie, które mogą być i długie, bo mają tu gumki. Można je też podciągnąć sobie nawet powyżej łokcia i mieć takie bufy po prostu. Naprawdę super stylowa rzecz. No ja tutaj Wam to wystylizowałam, oprócz tego białego paska i torebki z też takim plecionym paseczkiem i tych właśnie też plecionych jakby balerin, które super moim zdaniem do tego stylu pasują. Wszystko jest takie trochę właśnie plecione, rękodzielnicze niby, typowo kojarzy się z latem, prawda? No i to jest jedna stylówka, druga wersja z różowymi dodatkami, pleciona torebka koszyk też z H&M, sandały różowe i mały różowy paseczek. Oczywiście można wymiennie to nosić z torbą, taką w stylu boho, na przykład na plażę, która ma też takie lekkie odcienie różu w sobie i kremu. Także takie moje propozycje dotyczące tej sukienki, która jest, słuchajcie, dosyć spora. Może być spokojnie od S do L. Ekstra na lato, bardzo przyjemny materiał, niesamowicie przyjemny. Na mnie jest minimalnie duże, wiecie, ja mam poczucie, że to jest taka prawdziwa M-ka w stronę bardziej nawet L-ki może niż S-ka. Bo no i długość, i rękawy, i wszystko jest takie dość duże. Kochani, mam nadzieję, że moje zakupy Wam się dzisiaj podobały. Ja jestem oczywiście bardzo zadowolona ze swoich łowów ostatnich. Piszcie koniecznie, jeżeli ktoś czegoś chce, to może napisać na maila, możecie też się kontaktować przez Vinted, albo po prostu wejść sobie też na moje Vinted. Także bardzo Was już zapraszam na te wszystkie moje media i na kolejny filmik. Mam nadzieję, że będzie to też jakiś super, super haul. Pozdrawiam serdecznie, cześć!